Is that good? Yes. Pani Mario. Są kwiatki dla Pani. Po teraz zaszczyliśmy Górę Święta wszystkich, która każdy szczyt może mieć swój przybaszek. My też bardzo chcemy. Dziękuję. Sobie jeszcze przekazać dla Pani upominki od klubu, ale coś najważniejsze. O, koszulka klubowa. Mamy nadzieję, że Pani zostanie naszym 12 zawodnikiem. O, to będę dumna, rzeczywiście. Kolor, który bardzo lubię, bo to jest właśnie żółty kolor, który wiele. No naprawdę, bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam do nas na stadion niedaleko. No właśnie, ja właśnie rozmawialiśmy przed chwilą. Bardzo dziękuję. To naprawdę piękny prezent. Dziękuję bardzo. Pani Mario, bo słowo się rzekło, tak, że kojarzy Pani Kielce z Koroną Kielce. I podtrzymuję to nadal. Muszę powiedzieć, że jest to właściwie i dla mnie zaskoczenie, bo powiem od razu szczerze, że w ogóle nasze hasło z Karolakiem, z moim mężem, muzykiem, jest przez sport do kalectwa. I specjalnie sportem się nie zajmujemy, nie uprawiamy sportu. I piłką nożną też mało. I to jest, nie wiem dlaczego, nie wiem czy Państwo to rozumiecie, że czasem coś jest takiego i nigdy w Kielcach nie byłam. I raptem ja wiem, że jest bardzo drużyn, dużo piłkarskich. I nie wiadomo dlaczego, raptem gdzieś się coś usłyszy i to zostanie w głowie. Przysięgam, że nie wiem. Korona Kielce. I jak tu jechałam, mnie spytali już po drodze, jak jechałam z Radomia, bo ja przyjechałam do Radomia z Warszawy w poniedziałek. Albo Pani będzie mieszkała w Kielcach. Ja mówię, Korona Kielce. I to od razu po prostu u mnie automatycznie jest. Jak Kielce, to Korona. Bardzo mi miło. Ale to pozytywne skojarzenia, prawda? No myślę, że... No ale oczywiście, że bardzo dobrze. Bo mówię, że jest tyle tych drużyn różnych. I ja wiem, że to nie jest zła drużyna. Chociaż powtarzam. Kibicu, jak słyszę, że grają, to myślę, a niech wygrają. Nie chodzę na mecze, powiem szczerze, nie oglądam, no ale takie jakoś, no takie babskie jakieś, właśnie nie babskie, nie wiem, no po prostu zostało w głowie, ale wydaje mi się, że dobre rzeczy zostają, bo ja mam na szczęście taki umysł, mówię, jak się żyje tyle lat, to takie złe, nieważne wiadomości się wyrzuca. Tak jak w komputerze po prostu. Natomiast to mi zostało, czyli to jest na pewno dobra wiadomość, jeżeli to mi tak utkwiło w głowie. I dlatego życzę tej drużynie wielkich sukcesów, naprawdę. Bo żeby się sprawdziło to, że to jest moje dobre skojarzenie. I wiem, że się skojarzy i tego życzę wszystkim. Jeszcze dostałam koszulkę, więc no ja już jestem troszkę za stara, ale kibicować przynajmniej będę. Kciuki trzymam. Ale koszulka się naprawdę bardzo dziękuję. To będzie piękna pamiątka z Kielc. Pani Mario, 6 maja gramy z Legią w Warszawie. Proszę założyć śmiało koszulkę, ja zapewniam ochronę. Tak, tak, no.